No i to tyle, jeśli chodzi o ujęcia, które udało mi się zrobić w drodze z Fort Smith do Hay River. A powodem ich niewielkiej ilości był fakt, że złamałem sobie przyczepkę. A problem był na tyle duży, że usiadłem na poboczu drogi, w tak zwanym sercu niczego, i postanowiłem poczekać godzinę, że w trakcie tej godziny być może coś się stanie. No i się stało. Po 40 minutach zatrzymał się François Paulette. Jak się dowiedziałem, jest wodzem na całe północno-zachodnie terytorium, jeśli chodzi o Kanadę. Od wielu dziesiątków lat, dlatego że ma ponad 70 lat, jest zaangażowany w działalność związaną ze zmianami klimatycznymi, które tutaj na północnej Kanadzie są bardzo mocno odczuwalne. Z François Paulette dotarłem do miejscowości Hay River, gdzie zjedliśmy lunch. A że była niedziela, a ja musiałem naprawić swoją przyczepkę, żeby jechać dalej, zacząłem rozglądać się za spawaczem. No i tak też znalazłem moje drugie kanu. Eugene, bo tak nazywa się ten wspaniały człowiek, który nie dość, że w niedzielę to za darmo zaspawał mi, naprawił mi przyczepkę, zaoferował mi również kanu. Kanu, którym płynę w kierunku tak, bo to jest mój północny cel tej mojej wycieczki, którą sobie robię. Warunkiem odebrania kanu było dotarcie rowerem do miejscowości Wrigley, tam zapakowanie go i podążenie w kierunku północnym rzeką Mackenzie River. Zapraszam Cię zatem na kolejny odcinek z miejscowości, z miejscowości Hay River do miejscowości Wrigley. Mnie nazwano Przemek Leśnicki, ten kanał nazwałem Reminiscencje z podróży. Zapraszam. Zobaczenie wielkiego jeziora niewolniczego było jednym z moich dziecięcych? No, marzeń z młodości. Po zobaczeniu, po spędzeniu kilku chwil nad tym jeziorem, ruszyłem w kierunku Fort Simpson. Droga z początku asfaltowa, po minięciu skrzyżowania do Yellowknife, zamieniła się w drogę gruntową, siutrową, taką gravelową. Otaczały mnie roje much, gzów. Często robiłem przerwy w trakcie dnia, chociażby w takich miejscach jak to. Uczęszczane drogi zostawiłem już dawno za sobą w tyle. Częstotliwość ruchu była taka mniej więcej 1-2 samochody na półtorej, na 2 godziny. I tym bardziej wspaniałe, bardzo takie urzekające, wzruszające aż mogę powiedzieć, było to, że ludzie, którzy mnie mijali, zostawiali mi na skraju drogi, a czasami na środku drogi, a prezenty takie jak te.
przypomniało mi się. Kolega prosił mnie o to, żebym nagrał mu jedną minutę z mojego dnia, tak jak ona faktycznie wygląda. Chwila dla tatka. To oto sposób dotarłem do Wrigley. Niewielka osada, nawet nie można jej nazwać wioską, w której odwiedziłem sklep spożywczy. No, umiejscowiony w takim zwykłym domu, gdzie jeden pokój jest wydzielony na sklep, a reszta na mieszkanie. Stację benzynową, którą teraz właśnie widzisz. Stacja benzynowa jest czynna od godziny 3 do 5 po południu. Kilka godzin zajęło mi przewiezienie kanu, a skompletowanie wiosła,
w kapoka, tej kamizelki takiej ratunkowej. No i zacząłem kompletować mój sprzęt, mój rower, drugi raz podczas tej mojej wycieczki po Kanadzie do kanu.960 km pokonałem trasą z Fort Smith przez Fort Simpson do Wrigley, gdzie znowu zapakowałem rower do kanu i wyruszyłem w dalszą moją podróż na północ Kanady, tym razem rzeką Mackenzie'ego. Dziękuję Ci bardzo, dziękuję Ci bardzo za zapoznanie się z tym odcinkiem. Zapraszam Cię oczywiście już z tego miejsca na kolejny. Do zobaczenia w innym miejscu i w innych okolicznościach. Cześć!